Centrum Kultury STD w Gnieźnie zorganizowało Dzień Uważności, w ramach którego naszym mieszkańcom zaproponowano cykl różnych warsztatów. Spotkanie było okazją, by się przekonać, jak często patrzenie w przeszłość lub przyszłość może dekoncentrować naszą uwagę na teraźniejszość. Kultura to nie tylko obrazy, koncerty, ale także kultura duchowa. Dlatego chcemy dać możliwość mieszkańcom Gniezna i powiatu gnieźnieńskiego do zatrzymania się na chwilę tu i teraz. W Dniu Uważności mamy różne warsztaty, zaczynając od tai chi, przez warsztaty jogi, przez warsztaty uważności, czyli takie warsztaty, w których pani Agnieszka Gutkowska-Maciejuk będzie uczyć prostych, bardzo prostych ćwiczeń, które pomagają w codziennym życiu. Przychodzimy do domu, mamy 20 minut, zatrzymujemy się, robimy proste ćwiczenie. I od razu też badania pokazują, że ogólny stres nam się zmniejsza i łatwiej funkcjonujemy. A jak możemy sobie pomóc, to super. A na koniec o godzinie 19 pani Paola Marinelli z koncertem relaksacyjnym na bazie misji gongów tybetańskich. I to wszystko w tą sobotę w Centrum Kultury Stana to Dziwna. W działaniach uczestniczyło około 30 osób.